Siemanko, witam, witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi na dzisiaj. Pytanie dotyczące budowania masy mięśniowej w ujęciu niekoniecznie kulturystycznym. A więc przejdę od razu do rzeczy. I pytanie jest następujące. Wiem, że jesteś zwolennikiem rekompozycji i więc chcę znać Twoje zdanie. Na temat krótkiej, masy i redukcji. Otóż na przykład 2 miesiące masy plus 0,5 kg na tydzień, czyli 4 kg w 2 miesiące i po 2 miesiącach krótka agresywna redukcja o 2 do 3 kg i tak w kółko. Stosując taką krótką masę nie można się tak zalać jak na długiej masie i przy krótkiej redukcji nie straci się dużo mięśni. Co o tym sądzisz? Ważę obecnie 70 kg, 176 cm wzrostu, 24 lata. Tak więc pytasz mnie, co o tym sądzę, więc będę wyrażał moje subiektywne zdanie. Jeśli ktoś ma inne zdanie, no nie obrażajcie się, po prostu możecie je wyrazić w komentarzach w kulturalny sposób. Wszystkie niekulturalne komentarze i hejty będą blokowane od dzisiaj. To tak przy okazji powiem Wam, że podjąłem taką decyzję, że po prostu wszyscy hejterzy będą blokowani z tego względu, że nie ma sensu, by takie osoby się wypowiadały. Zamiast tego pozwólmy wypowiadać się osobom, które przyczyniają się do rozwoju naszej społeczności, tak? Którą tworzę wokół tego kanału i którą my tak naprawdę razem tworzymy. W każdym razie do rzeczy. Chciałbym zacząć od prostej matematyki, gdyż nawet prosta matematyka nie jest po Twojej stronie w przypadku takiego układu. Dlatego, że jeśli zbudujesz 4 kg masy ciała i potem zbijesz 2 kg do 3 nawet kilogramów masy ciała i z doświadczenia powiem Ci, że z reguły będą to te 3 kg, żeby powrócić do w miarę sensownej formy, a nie te 2 kg, to oznacza to tylko kilogram masy ciała zbudowany w każde 4 miesiące, czyli tylko 3 kg przyrostu beztłuszczowej masy ciała w rok. To się kompletnie nie opyla, bo już bardziej się opyla zrobić 12 miesięcy powoli masę cały rok, 10 kg zrobić, po czym zjechać powiedzmy z 2-3 kg i być w miarę sensownym, nawet niech to będą 4 kg, w miarę sensownym body fat wtedy, ale wtedy już w rok zrobiłeś 6 kg masy mięśniowej, tak? A nie 3. Tak więc prosta matematyka niestety nie jest po Twojej stronie. Kolejna rzecz to teza, że nie da się tak mocno zalać w trakcie krótkiej masy jak przy długiej masie. Wszystko zależy od nadwyżki kalorycznej. Jeśli zrobisz sobie nadwyżkę kaloryczną na 3 kg przyrostu masy ciała w tydzień, to gwarantuję Ci, że zalejesz się znacznie bardziej niż ktoś, kto powoli i z głową robi masę przez cały rok. I zrobisz to tylko w ten tydzień, tak? Bo zrobisz w tym momencie, no nie wiem, kilogram masy mięśniowej niech by było, załóżmy, że jesteś w stanie, tak? Bo to wcale nie jest powiedziane, że Twój organizm jest w stanie tak szybko syntetyzować białko, ale załóżmy, że jest, czyli 2 kg z tego w tym tygodniu to będzie sadło. Podczas gdy ktoś, kto robi długą masę, mógłby zrobić ten sam kilogram masy mięśniowej w tym każdym tygodniu, ale przybrać tylko 0,5 kg tłuszczu na każdy tydzień. Przez to po 4 tygodniach no, Ty będziesz no, całkiem konkretnie zalany, a on będzie całkiem konkretnie napakowany. Czy coś jeszcze? Krótka redukcja, że się nie straci tyle masy mięśniowej. Wiesz co, to wszystko zależy od treningu i od deficytu energetycznego po raz kolejny, dlatego że jeśli masz duży deficyt energetyczny, nie będziesz w stanie utrzymać wysokiej intensywności treningu. Przez intensywność rozumiem duże ciężary. Jeśli zaczniesz używać mniejszych ciężarów, układ nerwowy bardzo szybko połapie się, że te mięśnie nie są mu potrzebne i bardzo chętnie pozbędzie się tych mięśni, dlatego że nasze ciało dąży do utrzymania najmniejszej potrzebnej masy mięśniowej, jaka jest w stanie podołać aktualnemu poziomowi wysiłku fizycznego. Tak więc na redukcji nie powinniśmy się śpieszyć, powinniśmy dążyć do utrzymania osiągów treningowych, inaczej stracimy masę mięśniową. No i na sam koniec informacja o Twojej wadze i wzroście. Moim zdaniem masz do zrobienia jeszcze ze spokojem 6 kg suchej masy mięśniowej, gdybyś był docięty na 5% tkanki tłuszczowej na zawody. Jest to oficjalnie poniżej, w opisie pod filmem daję link do badania, do opisu badań właściwie, do przeglądu badań, które udowadnia to, co mówię. Natomiast ze spokojem mógłbyś ważyć 80 kilka kilo, 83 kilo. Mając na sobie poniżej 15% tkanki tłuszczowej i nie ma sensu robić krótkich mas, szybkich redukcji. Natomiast taki mit o szybkiej, skutecznej masie i szybkiej, skutecznej redukcji, ja Ci powiem skąd się wziął. Prawdopodobnie z forum kulturystycznego 3-literowego, na którym połowa użytkowników bierze sterydy. I tak się składa, że typowy cykl sterydowy trwa 3 miesiące i typowa redukcja trwa 3 miesiące. Do kulturystyki, tylko że różnica jest taka, że osoby stosujące środki anaboliczne są w stanie bardzo mocno ściąć kalorie i zrobić duży deficyt energetyczny i jeszcze urosnąć do zawodów, podczas gdy natural bez środków dopingujących nie jest w stanie utrzymać masy mięśniowej, stając się słabszym i mając duży deficyt energetyczny. To samo tyczy się masy, tak? Szybka masa u kogoś, kto bierze sterydy, będzie przebiegać kompletnie inaczej i w ciągu 3 miesięcy można zrobić ze spokojem 30 kg w miarę sensownej masy ciała, z czego powiedzmy tylko 10 to będzie sadło, po czym można zrzucić 10 do 15 kg wagi ciała
i jeszcze do tego spuchnąć, tak? Bo wodę złapią mięśnie i tak dalej, nie wszystko to będzie sucha masa mięśniowa tak zwana. Tak więc nie dajcie się zwieść komuś, kto twierdzi, że zbudował 13 kg masy mięśniowej w 3 miesiące, albo że tak spuchł w pół roku i tak dalej, bo to już śmierdzi podejrzanie. Jasne, nowicjusz jest w stanie zrobić bardzo dużo, jeśli nigdy nie ćwiczyłeś, to początkowy okres, pierwszy rok, jesteś w stanie zrobić 10 kg masy mięśniowej bez problemu, tak? Ale nie przez pierwsze 3 miesiące. Więc miejcie tą świadomość, że to po prostu idzie bardzo powoli, ciało zmienia się bardzo powoli. Ty miej świadomość, że to idzie powoli. I o wiele zdrowiej, myślę, wyjdzie tobie, jeśli będziesz robił powoli, stopniowo masę, dlatego że gwałtowne zmiany poziomu wagi ciała wpływają również na gospodarkę hormonalną naszego organizmu i na profil lipidowy krwi. Czyli na przykład gwałtowna utrata masy ciała powoduje gwałtowny spadek poziomu cholesterolu we krwi, co nie ma nic wspólnego z polepszeniem się stanu twojego zdrowia. To jest po prostu efekt utraty masy ciała. Z kolei przy gwałtownym przyroście masy ciała ten cholesterol rośnie i potencjalnie powoduje to zagrożenie chorobami wieńcowymi i obciąża układ krążenia, dlatego że krew z dużą ilością cholesterolu zaczyna mieć konsystencję kisielu po prostu, tak? Jest wiele powodów, dla których polecam bardzo powolne budowanie masy mięśniowej i rozsądne redukowanie, jeśli jest potrzebne, lub najlepiej rekompozycję. Ale myślę, że najważniejsze podałem. Mam nadzieję, że to pomogło Wam zrozumieć, o co chodzi w tej całej zabawie. Jeśli tak, to zapraszam do subskrybowania kanału wielkim czerwonym guzikiem. Możecie również obejrzeć poprzedni odcinek, klikając ten link, i następny odcinek, klikając ten link. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.